It's March 1941. Repeated incursions in Norway must be organized in order to harass the occupation army and force Hitler to send troops to the zone, diverting them from the Mediterranean scenario. These incursions must meet minimum material means and maximum results. Officer, you are going to approach the area from the north and demolish the dam with explosives placed in the base. You'll have to steal some powerful charges from inside the transformer station. Remember, only your sapper can handle them. The perimeter of the station is electrified, but the fence circuit can be turned off with this control switch. The spy in your unit is able to impersonate any German commander. Just get him a German uniform, and enemy soldiers will do nothing but salute him all the way. After your task is completed, a truck will come to pick you up north from your position. This is not an easy mission, officer. Only a perfect coordination of your men will ensure success. Be sure everyone knows his place. Thank you. That is all. Tak jest. Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w prawda, Commandos za linią wroga. I teraz będziemy mogli sobie pobawić się ponownie. I'll be right over. Fine, sir. I'll be there in a moment. Okay, sir. I'll be right over. Tak, schowamy pana tutaj w wieży i w ten sposób klasycznie wyeliminujemy cały patrol. A odnośnie tej misji, muszę powiedzieć, że jest to naprawdę klasyk, który przywodzi, prawda, na myśl mnóstwo przeżyć z tej gry. Z tego względu właśnie, że widzicie, ta misja była w demie. Wiem, że w demie Commandosa oryginalnie była jeszcze jedna chyba jakaś. Ale w tą misję pamiętam, nie wiem, czy to z jakiejś gazety to dawali, na pewno w CD Action się pojawiło. Ta misja Commandosa była, wszyscy w to grali, tak? Więc znałem od podszewki lepiej niż jakąkolwiek inną w całej serii. Ponieważ zanim dostałem własną wersję Commandosa, zanim kupiłem sobie grę, to najpierw, no mówię, dziabało się w to. Tak właśnie. I dziab. Na szczęście ci Niemcy alarmów nie wszczynają jakoś tak bardziej namiętnie. Znaczy, teoretycznie tam mówią alarm, alarm, tak gówno nie alarm. Ups. Oh shit. Nie widzieli z tych? Okej. Więc możemy teraz Beretta wyciągnąć. Okay. Żeby on zdraszował tego lądka ostatniego, który zostanie. Miejmy nadzieję tylko, że no właśnie, za daleko się nie... on nie zabrędzluje. Tak? Bo tutaj... nie, zrobimy klasycznie, żeby nie było takiej kabalkady faili. Tak, ponieważ jak tu się raszuje w tej grze, no to wiadomo... swoją drogą, świetny challenge. Speedrun Commandosa bez save'ów. Tylko co początek i koniec misji. Understood, sir. O panie, to by było dopiero coś. Fine, sir. Affirmative, sir. Understood, sir. Rozstawmy jeszcze raz. I schowajmy się. I tego pana powinniśmy mieć z głowy. Tak jest. Potem się tym zajmiemy. A jak będzie wyglądać nasza misja? Na początek, kiedy mamy szpiega? Jeśli dostajemy szpiega, tego pana. On ma oczywiście strzykawę z trucizną, żeby w cichy sposób pozbawiać przeciwników życia. Natomiast tutaj mamy dla niego mundur. I kiedy widać, może sobie łapka się pojawia, że może sobie wziąć mundur. Kiedy będzie miał ten mundur, to jest podstawa do odwracania uwagi w całym komandosie.
To jest najbardziej pożyteczna postać w całej... w ogóle, tak? Szpieg. Może zatrzymać cały patrol. Więc... musimy jednak uważać na gradację... prawda? Kostiumów. Gdyż... kostiumy są różne. Niektóre... Wiem, że na pewno to jest w dodatku, tak? Czyli Beyond the Call of Duty. Tam to zrobili najlepiej. Dobra, musimy te ciała sprzątnąć. Ponieważ jak będziemy tego lądka chcieli ściągnąć tutaj naszym radyjkiem piknikowym, no to on może, prawda, się skapnąć i wszcząć alarm. Tak. Co więcej, jak wspomniałem ostatnio, ta gra ma dużo wspólnego z grą zagadkową. Tak? Znaczy, że musimy rozwiązać tak zwane puzzle, zagadeczkę, i jest w tym dużo prawdy. Mianowicie pierwsza odsłona Commandosa w dwójce było troszeczkę inaczej, tak? W dwójce to mogliśmy się pobawić konwencją, mogliśmy, wiele osób mogło wykonywać te same zadania, mogło dzielić się ekwipunkiem i tak dalej, ale miały jakieś takie też postacie unikatowe swoje, prawda? Może tu zostawmy. Miały też postacie swoje unikatowe umiejki. I ściągamy gościa. Pach. Okay. Weźmy radyjko i trupka. Czy muszę go nosić? Ktoś tu patroluje? Nie. Ten tutaj jest na widoku. Ale to się nim zajmiemy. Możemy tutaj trupa rzucić. Podejdźmy bliżej. I spójrzmy, jaki ma widok. No, całkiem niezły. Ale tego pana nie chyta. Więc będziemy mogli tutaj też przetransportować. W ogóle przetransportujmy tutaj resztę naszego teamu. Póki co. A, tak. Pan jest w dziupli. Marine. Też pana poproszę tutaj. I panie szpiegun, też pana poproszę tutaj. Tak jest. O, jakiś SS-man do mnie przyszedł. Haha, mówię, że to SMS, a nie SS-man, taki joke. Tak właśnie, okej, okay, zapiszmy sobie. Gleba. Chociaż w sumie... Dobra, wykonam to... Ten już się nabiegał, wykonam to naszym przyjacielem Marinem. Marin też jest niesamowicie przydatny. Przede wszystkim to, że... Przede wszystkim to, że może właśnie strzelać z tego swojego harpuna. Też ma oczywiście nóż. Ach. Teraz zaczajmy się do tego lundka. Płyńmy sobie. Na szczęście... Oj, chwyta, chwyta, niestety. Dobry panie. Połóżmy się od razu. What? A to chyba on mnie zauważył, czy ktoś jeszcze? Mam nadzieję, że tylko on. Okej. Okay. Możemy spitalek z powrotem do wody. I... Tak, będziemy musieli zwinąć ponton, ale przy okazji oczyścić tutaj ten rejon, co nie jest specjalnie wymagające, ponieważ mamy harpun. Jest to druga, moim zdaniem, najbardziej użyteczna postać, znaczy zielony beret, to się rozumie sama przez się. Bardzo dużo może, jest fizycznie
szybki przede wszystkim, tak? Ale to, że mamy harpun, to jest tak kolosalna przewaga, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Mhm. Tutaj patrol idzie jakiś? Nie. Okej, ręczka na chodki. Na ciepły klucz. Righto, sir. Understood, sir. Tak. Yes. Okej, mamy cię. Immediately, sir. Marine potrafi celusieńką tą stronę oczyścić, praktycznie sam. Righto, sir. Chociaż nie musi sam. Możemy tutaj też użyć szpiega z czasem. Immediately, sir. No. To. Tego pana ktoś widzi. Jak tutaj wygląda patrol? Tutaj ktoś coś widzi. Nie. Ten pan widzi niestety ten kawał ziemi. Ale tego pana nie widzą. Za tym panem jest coś widać. I będziemy musieli najpierw tego ściągnąć, potem tego. Martwię się, czy ten tutaj może zajrzeć. Jeżeli nie, no to mamy pozamiatane, tak? Coming, sir. Okej. Okay. Understood, sir. Righto, sir. Urzędujące jest to w tej odsłonie, że kiedy dajemy mu rozkaz, był prawda w trybie czołgającym, dajemy mu rozkaz, żeby wziął powstał. Understood, sir. Righto, sir. Understood, sir. Immediately. Okej, nikt cię nie widzi. Understood, sir. Immediately, sir. No dobra, teraz musimy się pozbyć tych lundków, gdyż oni będą widzieć nasz ponton, jak będziemy tu przepływać. Czy tutaj jeszcze ktoś jest w ogóle? Nie. A jednak! O! Immediately, sir. O proszę, ciekawe. Jego też trzeba będzie ściągnąć. Right out, sir. No dobra. Immediately, sir. Jak tutaj mamy się z zasięgiem widoku? No właśnie, żeby ten pan nas nie chwycił, jak będziemy wchodzić do wody. Ale nie powinien. Understood, sir. Lusk. Coming, sir. Coming right over. Jest kilka trudniejszych misji oczywiście w Komandosie. Natomiast te najtrudniejsze moim zdaniem są takie trochę, nie chcę powiedzieć szukane, ale opierają się o taką dynamikę, że jest tylko jeden sposób ich zrobienia, tak? Czyli musimy wyeliminować tego strażnika, bo on wtedy odsłania. Understood, sir. Immediately, sir. No. Understood, sir. Bo ten strażnik odsłania widok na innego strażnika, a tamten na innego strażnika i tak dalej, więc trochę to... Aż czy ten koleś, on patroluje ogólnie, rozumiem. Czyli możemy go zajść z tej strony, to jest ten, co tutaj się wraca. Aha! No to spoko. Zaraz się go pozbędziemy. Zapomniałem o nim w ogóle, tak? To są oczywiście baraki. Baraki, jak widzieliście po ostatnim nagraniu, kiedy wczyna się alarm, prują z siebie żołnierzami. Tego nie należałoby sprawdzać. Tak, jeśli chodzi o wytrzymałość naszych nerwów, tym bardziej. Tak, okej. Poczekajmy tutaj, a tymczasem możemy tak. Yes, sir. Tiny. I'm ready. Okay. Whatever you say, officer. Może to się. Właśnie. Wiem, że jest taka moc. Ale zakradnijcie się na. Na kuckach. I w ogóle. I leżcie tam. A my w tym czasie poradzimy sobie z ostatnim tutaj dzwońcem, który sobie patroluje. Tak jest. W ogóle ta mechanika tego stealtha, tak, jest pięknie prosta i zrozumiała.
Ta gra jest bardzo fair w stosunku do tego, co są, tak jak sygnalizuje, znaczy ma swoje problemy czasami, tak? Nie można tego... Oh shit. Coming right over, sir. Right out, sir. Immediately, sir. Coming, sir. Swoją drogą śmieszne jest, że żeby kolesia zabić z pistoletu, to musimy go strzelić dwa, przynajmniej trzy razy, tak? A żeby zabić z harpunu, wystarczy raz. Ale to jest spoko, bo to jest takie myślenie właśnie growe, tak? Gdzie mamy elementy i narzędzia, które musimy wykorzystać w odpowiednich sekwencjach. Tutaj wchodzi ten element zagadki, tak, rozwiązywania zagadki, czyli rozplanowywania swojej idealnej struktury przejścia. O ile na przykład w Komandosie dwójce różni ludzie mają różne podejścia, tak, i różne pomysły. Podczas gdy jeżeli chodzi o Komandosa jedynkę, to już tak nie jest. W jedynce typowo jest jeden sposób na przejście, najbardziej optymalny. Tak właśnie. Okej. Okay. Kogo jeszcze potrzebuję? Na razie to będzie tyle. No że tutaj będę musiał zatrzymać tych strażników. Wyłączyć prąd. Tak jest. Do tego będzie nam potrzebny nasz towarzysz szpieg. I kiedy zdobędziemy nim oczywiście mundur, no to wiadomo, robi się o wiele łatwiej. Dziękuję, jesteś teraz oficerem. W Beyond Call of Duty mogliśmy zdobywać różne mundury. I tam mieliśmy koncepcję tak zwanego master mundur, znaczy master uniform, który był pod tym względem zajebiście elegancki. A tak, przewieźmy tego Minka na drugą stronę. Żeby mógł sobie po prostu chamsko przejść teraz, tak? Czyli mieliśmy taką gradację. Mundur nie był tylko oficerski, mogliśmy mundur zdjąć z każdego. Na przykład ze zwykłego żołnierza, ale wtedy oficerowie nas poznawali. Mogliśmy zdjąć mundur z oficera, ale wtedy byli jeszcze wyżsi oficerowie, którzy nas rozpoznawali. Były jeszcze mundury cywilów upoważnionych do... Znaczy kostiumy w sumie. Cywilów upoważnionych do znajdowania się na terenie. I te kostiumy z kolei... Dobra, na wszelki wypadek spakuję, bo nie chcę zderpić. Tak, przepłyńmy sobie tutaj. Zdejmijmy tego frędzla. Ja sobie mogę przejść spokojnie. Cześć, wiecie co? Zasejwuję. Już trochę czasu minęło od ostatniego save'a. A mi się nie chce tego wszystkiego powtarzać, tak? Spokojnie sobie idziemy. Spokojnie. Przechodzimy, prawda? Patrol. Plus z patrolami jest taki, że możemy cały patrol zatrzymać w ten sposób, ale niestety nie da się tego zrobić. Dobra, może wejdźmy do siedziby. Uważać na ten drut kolczasty i w ogóle tą całą siatkę cholerną, gdyż siatka sprawia, że jeżeli jest podłączona napięciem, a już nie jest, to może nas zwęglić ciutek. Skoro już tamten jest na patrolu, to możemy go też zdjąć. Tylko czy tego ze zwłoka ktoś nie zobaczy? Teraz go zblokujemy. Fine. I see. I agree. I understand. Tak, tak jest. Wait, fine. What? No. Fine. Oh, fuck you. Chodzi mi o to, żeby. I see.
tego cycka zblokować, zanim on zobaczy ten zezwłok, tak? I byśmy go mogli potem zdjąć. Oh shit. Ten z kolei tu patrzy. Więc musimy go zatrzymać mniej więcej tu, żeby go móc zabić normalnie. Zabić normalnie, he he he. Dobra, ten pan jest w gotowości, żeby zdjąć tego gościa harpunem. I'm ready. Moi dobrzy panowie, zielony beret oraz sapero też są już na miejscu. Dobra. Whatever you say, officer. Whatever you say, officer. Fine. Talk. Fine. Kurwa mać. I agree. Whatever you say, officer. Yes, sir. Okay. Rozmawia z nim? Rozmawia. Yes, sir. Aha, bonjour, monsieur. Jak tam się panu podoba nowy wąsik naszego Führera? Mon Führer, ma nowy wąsik? Karamba. Nie, trochę mi Niemcy nie wychodzą, nie? Jestem jakby zagubiony w tłumaczeniu. Ten Lundek ma niezwykle marne pole widzenia, więc możemy to przeciwko niemu wykorzystać. A jak się sprawy mają... Dobra, to całe blokuje, więc super, będziemy mogli tutaj stakować zwłoki. Tak jest. Tam też są... Zobaczmy, dokąd on sobie podejdzie. Immediately, sir. Tak. Righto, sir. Coming right over, sir. Okej, okay, podpójmy teraz tutaj. I będziemy mogli spokojnie wziąć naszych chłopców na wycieczkę na drugą stronę. Tak jest. Tutaj tego nie powinien nikt zobaczyć, jeśli mi pamięć nie myli. No, ale ten tak niebezpiecznie zahacza. Dobra, ale chyba nie zobaczy. Understood, sir. Righto, sir. Yes, sir. Plonk. Coming right over. Och, dobra. Yes. Teraz weźmy się za tych nisponi. I'm ready. A pan oficer wraca do obozowiska. I understand. Jaki był skrót klawiszowy tego gówna? Nigdy nie potrafię zapamiętać. Tutaj pod F1 mamy sobie oczywiście... Tak. Przewolnie. Sniper Rifle jest RG pod gun, tak wiadomo, J. Inflatable Boat, T. Nóż, X. Diving Gear, D. No dobra, diving, nie? Mantrap, J. Bomb, B, wiadomo. Okej. Okay. No i tam jakoś się z tego da. D. Aha, Distract. Okej. Okay. I Reuse Uniform. Okej. Okay. Będzie pod D. Dobrze pamiętać? D jak dobrze pamiętać? Proszę bardzo, jakaś odkryza. Okej. Okay. Obróćmy się, żeby ten nasz pytonton mógł sobie... I tak. Yes, sir. Fine, sir. Królu złoty. I'm ready. Affirmative, sir. Ready. Whatever you say, officer. I understand. I see. I understand. I agree. Guten Tag. Okej, okay. Mamy to zrobione. Yes, możemy spokojnie przepłynąć na drugą stronę. I naszym saperem przeciąć dziurę w siatce. Gdybyśmy nie wyłączyli prądu, byśmy mieli smażonego sapera. Polecam zresztą. Miałem kiedyś kumpla sapera piekarza. Nie wiem. Taki inside job, tak? Okej. Okay. Należy pamiętać, że oczywiście jeżeli chodzi o... chodzenie, to w wodzie poruszamy się wolniej. Nawet jeżeli sobie tylko łazimy przez tę wodę. Okej. That's easy. I pan Nurek
Możesz w sumie zabrać ponton i się położyć na ten czas. Więc tak, zielony beret, teraz ty ruszasz do roboty. Szlachtuj Niemca. Robimy Niemiec kebab. Tak jest. On sobie może tutaj leżeć, wtedy się nie dzieje. Czy go pana ktoś widzi? Całe szczęście nie. I teraz pokazuje się potęga naszego szpiega. Może odwracać uwagę w bardzo efektywny sposób. I tutaj możemy sobie składować ciała. Okej, okay. Więc tak. Czy z kolei tego pana ktoś widzi? No, on widzi coś. Ale czy jego ktoś widzi? Ten pan? Niet. Ten pan niet. Ten pan jaki ma widok? Tylko na tych. Ale to się nimi zajmiemy, spokojnie. I nasz szpieg też może zdejmować ludzi w bardzo ładny sposób, na przykład fine. Yep. I see. Okej. Uła. No właśnie. Ten pan potrafi być problematyczny, więc żeby ściągnąć tego gostka, musimy odwrócić uwagę. Fine. Przejdźmy sobie tutaj za niego. I kiedy zrobimy dystrakcję, to on się odwraca. Oj, fuck. Jestem przyzwyczajony do tego, żeby odklikać, tak, postacie, a nie. No dobra. Jest dobrze na razie. Nikt nie patrzy na tego lądka, mam nadzieję. Patrzy ktoś? Nie. Okej. Więc będziemy mogli go zdybać, zwłoki wziąć, a tego gościa ściągnąć, mam nadzieję. Tego gościa będziemy mogli ściągnąć radyjkiem, mniej więcej tutaj. A sami się wtedy. On ma podle widoku. Okej. Przejdźmy sobie na spokojnie. I zostawmy sobie radyjko ściągające. A może nawet wiecie co, troszeczkę dalej. Zobaczymy, czy tu się ściągnie. Tylko cholera, może przejść z drugiej strony, mi zależy na tym, żeby był odwrócony plecami do mnie, bo gdyby oprzedł z tej strony, tak, no to bylibyśmy w dupie. S jak stand up. No. No, hello. Idziesz? O Boże, zwiesił się. That's easy. Mein Gott. No dobra, no to będziemy go musieli normalnie rozwalić. Myślałem, że on po prostu obejdzie, ale niestety się zwiesił na elemencie. Okay. Just leave it to me. I'm coming. Ups. Consider it done. Common. Było blisko. Oh okay. Shit. Czy tego pana ktoś widzi? Ja jestem pewien, że ten luntek by widział. Ci są odwróceni plecami. O to chodzi. Common. Just leave it to me. Dobra, możemy zapisać, bo oczyściliśmy nowy kawałek gruntu. Więc tak, jest dobrze. Jest generalnie bardzo dobrze. Dlaczego chcę go ściągnąć biletem? Żeby go od razu jego zezwłok zebrać, tak? Ponieważ Tiny, czyli zielony beret, potrafi przenosić ludzi, jest na tyle pakerny. Spooky, czyli nasz szpieg, nie bardzo.
Okay. That's easy. Come on over. Consider it done. I'm coming. Coming. Just leave it to me. Możemy tutaj ukryć tego czapierza. Czapierzaka, papieżaka. Dobra, mam wykoncypowane, tylko trzeba będzie uważać teraz na patrol z kolei. Patrol, on będzie sobie wracał i może rozkojarzyć część naszej... tak jest. Całej rodzinki. Dobra, panie, padnij. Gleba. Okay. Just leave it to me. Woo. Come on over. Consider it done. Okay. I'm coming. Just leave it to me. Coming. Chowamy się tutaj. Okay. Coming. Come on over. I'm coming. Jak wiem, blokuje widok. Consider it done. Coming. No i gleba. Uff. Teraz jak rozwiązać sprawę tych gości? Możemy posłużyć się radyjkiem. Tylko czy to nie ściągnie na nas zbyt wiele uwagi? Może tutaj. Tak jest. W sumie nasi towarzysze mogą zacząć zbierać fanty. Czyli mam bombę. Czołgasz się? Dobra, czołgasz się. Żeby nie marnować czasu sobie. I jedną mamą postaramy się zniszczyć oba te garnizony. Tak, żeby nie było po prostu posiłków. A jeżeli już to będzie wyczyszczone, to panie. Nigga, please. Okej. Come on over. That's easy. Okay. Miejmy nadzieję, że nikogo nie zauważy. No i... O! Pójdzie pan? No really? A to dziwne. Myślałem, że powinien się zlurować. Ale skoro nie, to nie. Tego pana ktoś widzi. Ten ziomek. No najpierw zabierzmy radyjko. Niech się nie męczy na ziemi. Just leave it to me. Okay. I'm coming. Coming. I generalnie się wycofajmy. Będziemy mogli. Tym panem. A zaraz. Może pułapkę na tego założyć? Rozkojarzmy tego gościa. Okej, więc na pewno jeden nie będzie widział. Będziemy musieli uważać na patrol. Ale... Nie. On ma zbyt mały radius patrolu. Nie, zaraz, gdzie? Ola. To chapaj. Okej. Understood, sir. Możemy zraszować jego poślady, tak? Come on over. Consider it done. Glebnij, oczywiście. Nie mogą tego wziąć bez stawania, tak? No bo na stole, no w sumie na ziemi. Nie chcesz się złapać na radyjko? A proszę bardzo, łaski bez. Shit. No ładnie. Okej. Został nam w takim razie ten Janusz do ściągnięcia. Podobny, miejmy nadzieję, sposób. Come on over. That's easy.
Okej. Okej. Come on over. Chodźmy trochę bliżej, zaskradnijmy się. Consider it done. Może tutaj. Just leave it to me. I'm coming. That's easy. Ma bardzo dobry zasięg widoku. Ale nie ogarnia z tej strony, więc to tyle dobrze. Natomiast tak, szpiegun. Czy jeżeli jemu odwrócisz jego uwagę odwrócisz, to co widzi ten pan? Super, on nie widzi do końca tutaj. Więc będziemy mogli zaszlachtować jego kumpla. Warunkiem, że nie ogarnie nas jego patrol. Będziemy musieli poczekać, aż patrol sobie przejdzie. No i wtedy bardziej na spokojnie. Myślałem, że ten będzie miał dłuższą ścieżkę patrolową, to tak, mógłbym tutaj walnąć jakąś ten... tego... pułapkę, tak? Na patrożystę. Come on over. I'm coming. Coming. Just leave it to me. I'm coming. Okay. Okay. Come on over. Jest dobrze. I'm coming. Consider it done. That's easy. Coming. Czyli zostały nam tak. Patrol. Consider it done. Tych dwóch dzwońców. Cholera. Odejdźmy i rozkojarzmy z powrotem tego debila. O, ten bardzo przyjazny oficer, często z nami gada. A dookoła coraz mniej ludzi. Nie? A może... A nie, tego nie będę próbował łapać na radyjko, gdyż mam tutaj wszędzie ze zwłoki. To jeśli zobaczę. Ale może się da złapać na razie, to zobaczmy. No przydałoby się, żeby chociaż jeden, tak? Drodzy Państwo. No jak to tak? Okay. Niech przejdzie ten pieprzony patrol. Odnieśmy skurczybyka tutaj. Come on over. Mam nadzieję, że się ruszy, no bo kurczę, to trochę aż tak, taka lipa, no. No, hello? Też się nie chce skusić, co jest grane? Wygląda tak, jakby się zastanawiał, chce mi się, czy nie chce? No, po prostu... Dobra, wybaczcie, ale po prostu myślałem, że skusi się. Kubaniec. Mamy go. Mamy Nisponia. No dobra, jeszcze jedna rundka patrolu i będziemy mieli tego ostatniego drania. Walnijmy patrol na tą stronę. Ja się zastanawiam, co przechodzi przez umysł tego oficera. Żeby przepustki rozdawali chłopakom? Może tak, że nie? Kto wie? Dobra, i teraz skoro mamy szpiega wolnego, to możemy zrobić... coś pięknego. Idziemy porozmawiać z ich oficerem. Tylko niech się oczywiście tutaj podejdzie, wróci, od tyłu możemy zajrzeć. Na przykład. Chodź tu. I op. Fine. Whatever you say, officer. O, nie o to mi chodziło.
Whatever you say, officer. No, guten tak. Guten, buten. Bismuten. Yes, sir. I'll be right over. No dobra. Wreszcie możemy się pobawić naszym saperem. Fine, sir. No, może sobie rozłożyć pułapki. Miejmy nadzieję. Nie mówi, że sfejluje i to bardzo elegancko. Ten oto sposób wyserujemy całą tą grupę. Okay. Już z nimi nie rozmawiam. Znudziło mnie się. Jesteście drętwi. Bardzo proszę. Nie. Macie coś do powiedzenia, to proszę. Tak, to. Następnym razem zatrzymamy się tutaj. Tutaj ich zgarniemy. To może uda nam się ściągnąć nożem tego wielbiciela fetów. Jest. I uwaga. Jest! Poszedł walić się. Ich oficer. I agree. Fine. Nosz, kurde, what? Yes, sir. Ale macie widok? O, shit, mam widok. Dobra, niedobrze. Niedobrze, bo nawet jeden się zbugował trochę. I'm ready. Fine. Whatever you say, officer. O, o, teraz. No. Przeszuflujta się. Crouch. Na wszelki wypadek. W ogóle puśćce Niemca, tak? Czy coś? Po co ci on? No nie tego. Ktoś widzi tego pana? Nie. Wyśmienicie. Okej. Zaszlachtuj skrwiela. A ty weź sobie pułapkę i rozstaw ją na nowo. I schowaj się. Tym panem weźmiemy za zwłok. A, zawsze mi się mylą ci. Moim zdaniem adekwatniejszy keybind byłby, gdyby dali na pozycję, tak, a nie, że 1, 2, 8, 5 i tak dalej. Trochę to niewygodne, ale ujdzie. Okej. Teraz możemy naszym oficjerem puścić ich spokojnie. Kiedy to wszystko oczyścimy? Wystarczy, tak, jedną bombę możemy podłożyć tu. Drugą, jeżeli podłożymy mniej więcej tu, ale i tak zapiszę, żeby się upewnić, to zgarnie zarówno bunkier, jak i tamet. No właśnie. W sumie naszego... Zapamiętać. Okej. Nie przechodzą często obok tego kawałka śniegu. Fine. Whatever you say, officer. Cokolwiek pan powie, oficer. I agree. Whatever you say, officer. I agree. Nie tak. Fine. No. Yes, sir. A, zapiszmy. Fine, sir. I'll be there in a moment. Jeden będzie przechodził na tym kawałeczku śniegu, więc to możemy sobie chapnąć. I'll be there in a moment. Zabierzmy pułapkę. I rozstawmy ją z powrotem. Oto. To jest, można powiedzieć, komando sztuka obserwacji, tak się powinno to nazywać. Z tego właśnie względu, ile elementów się, prawda, takiej precyzji dowodzenia. Tego w ogóle może puścić na drugą stronę. Tak, czy możemy w ogóle... Nie, tu nie powinni mieć widoku ten bunkier. Mi się wydaje, więc może pan popłynąć sobie tutaj i poczekać na... What?
Odpłyń se tutaj, powiedziałem. A panie oficer. No. Dobra, no. To jest w ogóle niesamowite. Idą. O, Hans zginął. Dobra, kontynuujemy. Kolejny ten. W tym samym miejscu Klaus zginął. Ej, chłopaki, powinniśmy. W sumie nie czujecie, że trochę pusto się tu zrobiło. Jest. I po pierwszym razie już to mają w dupie, tak? Oni wiedzą, że są po prostu Niemcami w grze komputerowej i no, nie, mamy przejebane, już pogodzili się z losem. Okej, okay. Jeszcze pan, jeszcze raz. Hello. Weźmy to gówno. I ostatniego już ściągniemy naszym szpiegiem, jak zostanie. Nie, zaraz, nie tak. Bardziej centralnie. Trzeba pamiętać, że facing, to znaczy to, w jaką stronę jest obrócony nasz komandos, też ma duże znaczenie. Bo rozmieszczenie każdego przedmiotu zawsze odbywa się frontem tam, gdzie komando stoi, więc łapka nie zostanie postawiona tam, gdzie jest komando, tylko tam zaraz przed naszym komandosem, tak jest. No i ostatni zostanie zastrzyk strutki. I pięknie. Dobra, mam dosyć życia. Tak mi nic dobrego w życiu nie spotkało. Jop. Okej, więc teraz tak. Akcja Jop Dwoju 2000. Pierniczamy. Uważajcie, żeby nie stawać mniej więcej w tym rejonie, ponieważ tutaj przyjeżdża nasz transport. A gry z tamtych czasów mają takie... takie ciekawe cechy, że... AI nie jest do końca roztropne, tak? AI sterujące ciężarówką, które przyjeżdża jako transport nam na ratunek, może nas po prostu rozjechać i wtedy jest mission failed. No bo przecież, okej, okay, zapiszmy. LP1. Komandos, nasz zielony beret. Możemy przebiec. To jest ostatni element, jakikolwiek widok, na szczęście nie na tamę. A, tak, tak. Najpierw te budynki dwa. No bo... okej. Okay. Ty to możesz wstać. I tak, mniej więcej tutaj pierwsza bombka. Mogą być sobie podniesione alarmy, tutaj już więcej nie ma miejsc, z których by posiłki mogły przybyć, więc jak widzicie, tam szlak trafił, ale możemy po niej normalnie sobie przejść. Wjeżdża ciężarówka. Teraz jakbyśmy się zatrzymali tutaj, to już byśmy zginęli, cały nasz team, no bo przecież... Okej. I możemy teraz spokojnie udać się do ciężarówki i stąd uciec. I to jest sławetna trzecia misja, najbardziej taka ikoniczna w historii Komandosa, przynajmniej tej odsłony. Proszę bardzo. Tak. Żołnierze praktycznie wszyscy, budynki 4, duży merit, fajnie jest. A ja dziękuję w takim razie wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy się ten ukaże.